aby opublikować materiały na TeamSpace projektu, czyli sprawić, że będą one widoczne dla osób z zewnątrz platformy, należy po zalogowaniu na TeamSpace przejść do zakładki Zajęcia i użyć opcji Zarządzaj stronami. Po kliknięciu w Zarządzaj stronami pokaże nam się funkcja Publikuj/Ukryj, za pomocą której publikujemy zawartość każdej strony. Jeśli chcemy opublikować tylko część materiałów na danej stronie, możemy posłużyć się funkcją Publikuj/Ukryj dostępną przy każdym narzędziu, które dodaliśmy do strony. Tak opublikowane materiały będą dostępne pod publicznym adresem TeamSpace, który można pobrać w zakładce Home. Pamiętaj jednak, aby móc opublikować materiały, musisz mieć prawa nauczyciela administratora na platformie TeamSpace.